I za chwilkę nastąpi prezentacja obu zespołów. Rozpoczniemy oczywiście od gości Pogoni Prudnik. Drużyna ta wystąpi w następującym składzie. Z numerem 0 Mark Oskar Sandy. Numer 3 to Miłosz Krupiński. Numer 7 Patryk Koczuga. Numer 11 to Grzegorz Wącak, kapitan zespołu. Numer 13 Łukasz Mazur. Numer 14 Tomasz Nowakowski. Numer 22 Rafał Malinka. Numer 32 Patryk Garbol. Numer 33 Maciej Garbol. Numer 35 Michał Krawiec. Numer 41 Paweł Nowicki. I numer 94 Stanfer Sanny. Trenerem Pogoni Prudnik jest pan Tomasz Michalak, a asystentem pan Grzegorz Wącak. Witamy serdecznie. Klub Sportowy 27 Katowice wystąpi w następującym składzie. Numer pierwszy to Maksymilian Siwi. Numer drugi Filip Kałuża. Numer piąty Olaf Klonowski. Numer szósty Kajetan Kuczawski. Numer siódmy Maciej Michalski. Numer ósmy Krzysztof Kępa. Numer dwunasty Wojciech Jagiełło. Numer trzynasty Jacek Wróblewski, kapitan zespołu. Numer 14 Igor Bieliński. Numer 15 Sebastian Dusiro. Numer 22 Dawid Kromowski. Numer 32 Maksymilian Duda. Trenerem klubu sportowego 27 Katowice jest pan Marcin Lichtański. Asystuje mu pan Jarosław Jakubiec. Dzisiejsze spotkanie sędziują panowie pan Michał Kucz i pan Łukasz Oleksy. Komisarzem zawodów jest pan Maciej Guzik. Za około 3 minuty rozpoczniemy spotkanie. Thank you.
drużyna Pogoni Prudnik rozpocznie spotkanie w składzie. Numer 11 to Grzegorz Borcak, numer 14 to Tomasz Nowakowski, numer 22 Rafał Malitka, numer 32 Patryk Garbol i numer 94 Stanford Sandy. Drużyna Klubu Sportowego 27 Katowice rozpocznie spotkanie w składzie. Numer 5 Olaf Klonowski, numer 6 Kajetan Kurzawski, numer 8 Krzysztof Kępa, numer 22 Dawid Grochowski i numer 32 Maksymilian Duda. Thank you.
przed końcowej linii wojska i rozpoczą zawodnicy KS-27 Katowice. Sekund.
koniec czasu 13:07 prowadzenie klubu sportowego 27 Katowice. 3 minuty i 20 sekund pozostało do zakończenia pierwszej kwarty spotkania. Thank you.
Katowice. Powitać na trybunach prezesa Śląskiego Związku Koszykówki pana Marcina Staniszka. Thank you.
Marcin Lichtański. Partnerami naszego klubu są Miasto Katowice, JBLB Herman, Rezero Polska, Kinga Pienińska, King Reklamy, Sklep For Body, Kino Helios, Galeria Libero, Matshop.pl i Stylne Komerne na wymiar. Thank you.
Kuczawski. Zmiany w drużynie KS27 Katowice. Powracają na parkiet Krzysztof Kępa i Maksymilian Duda. Dwa rzuty wolne wykona Paweł Nowicki. KS27 Katowice.
powraca na parkiet Stamper Sandel. Zręcznościowego. Pierwsza piłka poszła.
To jest piłeczka o rzut o 1000 zł i prosto. Druga piłeczka, konkurs zręcznościowy pod patronatem matchshop.pl. I mamy też kibica Pogoni Brud. I druga piłeczka ląduje. Także serdecznie zapraszamy te osoby, które były szczęśliwcami i złapały piłki. Oddaję za chwilkę mikrofon panu Michałowi Będkowskiemu. Dziękuję bardzo. Chwila przerwy w grze. Poproszę osoby z piłkami. Zaczniemy od rzutu z połowy boiska. Rzut o 1000 zł sponsorowany przez firmę Styl Deco, studio kuchenne, meble na wymiar, styków, świetna firma. I któż to wygrał? Proszę się przedstawić publiczności. Dzień dobry, jestem fan UKS-u i KS-27, nazywam się Piotr. Panie Piotrze, czy grał pan kiedyś w koszykówkę? Zdarzyło mi się pod blokiem, później czasami też na boisku. A może w klubie? W klubie też, ale już nie istnieje. Kto był trenerem? Eugeniusz Smolicha. Eugeniusz Smolicha, no to jest dobra szkoła. Rzut z połowy, ale będzie prawdziwą piłką do koszykówki. Można wziąć rozbieg, jeden rzut wartości 1000 zł. Piotrek, 1000 zł. I uwaga! Udało się, jest nam przykro. Panie Piotrze, gratulacje, było blisko. Tutaj nagrody od firmy Helios, zapraszamy do kina. Gratulacje, powodzenia następnym razem. Piotr Kudrycz, teraz zapraszamy do konkursu zręcznościowego. Poproszę o jeszcze jedną, trzy piłeczki poproszę panowie, dwie piłeczki. I dwóch panów, którzy wygrać. Zapraszam na połowę, panowie. Panowie, są dwie piłeczki, jedna pana, można tą. Proszę się przedstawić. Artur. Panie Arturze, grał pan w koszykówkę? W szkole tylko amatorską. W szkole, świetnie. I mam przedstawiciela Skrudnika. Wojtek. Wojtek, grałeś w Pogoni? Nie. Ale całym sercem jesteś zawsze. Wielki szacunek dla kibiców Pogoni, którzy w kulturalny sposób wspierają swoich zawodników i jeżdżą po całej Polsce. Brawa dla nich! Staramy się trzymać z takich właśnie wzorców jak kibice Pogoni Górni. No dobrze, wystarczy tej wazeliny. Mamy przedstawiciela Katowic i Brudnika, kto wygra. Panowie, konkurs jest prosty. Na mój sygnał start. Ma pan kosz jeden, pan ma kosz drugi. Na początku trzeba trafić spod kosza. Z dwóch taktów, spod kosza, z miejsca, dowolnie. Jak traficie spod kosza, następny rzut musicie oddać celny, za trumny, ale tutaj z tego bloka, z największego tego kwadracika, z tego bądź z tego miejsca. Nie traficie to z biurka i znowu tą albo tu. Jeśli traficie z tego bądź z tego miejsca jeden rzut, należy wykonać rzut celny z linii rzutów wolnych, czyli z tej rzutnej. Traficie trzy rzuty. Kto pierwszy wróci na połowę, jest zwycięzcą konkursu sponsorowanego przez firmę Matchshop.pl. Dzisiaj atrakcyjna nagroda do wygrania. Panowie, jesteśmy gotowi? Okej, gotowi? Czyli zwycięzca później musi być pierwszy, kto jeden wygrywa. Gotowi do startu. Start! Firma Matchshop.pl zawsze nas wspierała, czy to turnieje 3x3, czy inne zawody. Jest z nami dzisiaj Marcin z Matchshopu. No, należy im do chłopcy łeb w łeb. Kto pierwszy trafi, to trzeba o deseczkę, tak? Trzeba o deseczkę. Kto pierwszy, no? Nie trzeba się śpieszyć, tak? I jest chwilę, jest należy remis, rzuty wolne. Rzuty wolne. No. I ekipa Skrudnika była blisko i mamy celny rzut, pierwszy raz do koła i brawo, brawo,
Udało się Katowicom wygrać. Zobaczymy, jak będzie na boisku. Gratulacje. Dziękujemy bardzo panowie do zdjęcia. Ustawcie się. Poprosimy o wspólne zdjęcie. Braterski pojedynek. Była dobra zabawa. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na trybunę. Szanowni Państwo, chwila może jeszcze przerwy. Mamy około 10 minut. Dzisiaj nie ma konkursu dla dzieci, bo mamy bardzo mało młodzieży. Zapraszamy w sobotę na kolejny mecz. Tam będą konkursy dla dzieciaków również. Serdecznie zapraszam pana Dariusza Stuczyńskiego i pana Bartosza Solika. Dla pana Dariusza Stuczyńskiego za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie UKS SP27 Katowice i dla pana Bartosza Solika za wsparcie organizacji akcji Wakacje na Sportowe. Statuetki przyjaciela klubu wręczą wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki pan Marcin Staniczek i pan Dawid Kamiński, radny miasta Katowic. Gratulujemy serdecznie. Thank you.
I za chwilkę rozpoczynamy trzecią kwartę spotkania KS27 Katowice kontra Pogoń Prudnik. Mecz na szczycie. Pierwsza drużyna z trzecią rozgrywa spotkanie. Do przerwy prowadzi KS27 Katowice 37-32. Najwięcej punktów do przerwy w Pogoni Prudnik zdobyli Tomasz Nowakowski 10 punktów oraz Rafał Malitka i Patryk Gabrol po 5 punktów, a w naszej drużynie najwięcej po 9 zdobył Dawid Grochowski oraz Krzysztof Kępa 7 punktów. Trzecią kwartę rozpoczną zawodnicy KS27 Katowice. Zapraszam do gorącego i kulturalnego dopingu obu zespołów. Dobry, mamy 8 sekund.
Pogoni Prodnik. Thank you.
naszej drużynie z numerem 8 Krzysztof Kępa. Drugi faul tego zawodnika, zmiany w naszym zespole. Za Krzysztofa Kępę poprosił Filip Kałusza. Thank you.
zakończenia trzeciej kwarty spotkania. Thank you.
drugi fałszywy zawodnika. Dwa rzuty wolne wykona Michał Krawiec.
Grzegorz Morcak. Thank you.
KS27 Katowice kontra Power Brudnik. 15-punktowe dowodzenie naszego zespołu. 3 minuty i 7 sekund do końca czwartej kwarty spotkania. Thank you.
Zapraszam oczywiście po czasie. Powstanie i do 15 stojąco dla